Czy filmy montują się już dzisiaj same? Mogą, ale lepiej chyba mieć swój pomysł, swoje wideo i pociąć to własnoręcznie, ale na szczęście wszystko jest coraz łatwiejsze. Kolejne narzędzia przynoszą nam kolejne usprawnienia i to właśnie dzięki nim możemy tworzyć wideo na przykład na swoim telefonie. Dzisiaj krótko o aplikacji CapCut, która zyskała bardzo dużą popularność. Czy słusznie, jeśli chodzi o ułatwienia i to, jakie oferuje opcje? Myślę, że tak, ale są też pewne kontrowersje, o których też trzeba wspomnieć, zanim namówimy Państwa do korzystania właśnie z CapCuta. Jeśli chodzi o to, czym jest CapCut, to myślę, że możemy to porównać do Canwy i to, czym Canva jest dla grafiki, tym dla filmów jest właśnie CapCut. Canva zabrała trochę rzeczy, które były tajemną wiedzą tylko i wyłącznie dla grafików, osób, które potrafią obsługiwać programy graficzne i dała to wszystko nam w bardzo przystępnej formie i podobnie jest z CapCutem, jeśli chodzi o montowanie filmów, przygotowywanie rolek i wszystko, co możemy sobie tylko wymarzyć. Canva oczywiście ma swoje wideo, o czym mówiliśmy Państwu także w naszych narzędziownikach, ale myślę, że jeszcze daleka droga przed Canvą, jeśli chodzi o to, co CapCut już ma, no to CapCut już to oczywiście ma i my możemy z tego korzystać. To, co CapCut nam oferuje, to na pewno dostępność. Możemy pracować na CapCutie, instalując program na komputerze, możemy otwierać go w przeglądarce i możemy mieć go na swoim smartfonie. Zaraz spróbujemy wykonać prosty film pokazujący, jak się tnie i przyspieszając jedno wideo. Dlaczego więc CapCut można powiedzieć miał trochę tej złej prasy? A to dlatego, że przede wszystkim pojawiły się oskarżenia dotyczące tego, że te dane, które pozyskuje, przede wszystkim dotyczące naszego wizerunku i nasze dane osobowe, przekazuje Chinom, bo jest to aplikacja, która jest własnością firmy ByteDance, która z TikTokiem jest powiązana oczywiście, no i to wszystko może służyć jako narzędzie do inwigilacji. Dlatego tutaj przestroga, na pewno warto zwracać uwagę na to, jakie wideo my wrzucamy do CapCuta. A co jeszcze? Na pewno warto zwrócić uwagę też na templatki, bo mamy już pewnego rodzaju podawane na tacy do wykorzystania szablony. No i tam są szablony, które też mogą być nieodpowiednie dla widzów bądź użytkowników młodych. Także tutaj różne treści mogą się pojawić i na co też zwracamy Państwu uwagę. Na początek krótki i szybki przelot przez wersję desktopową, czyli taką zainstalowaną na komputerze. Spójrzmy na to, jak to wygląda właśnie w takiej formie. Oto CapCut w wersji zainstalowanej na komputerze. Wersja desktopowa, tak jak mówiłem, jest też wersja otwieralna w przeglądarce, a tutaj po zalogowaniu się mamy dostęp do naszej przestrzeni. Mamy tutaj możliwość stworzenia nowego projektu, mamy też możliwość skrócenia wideo długiego do shorta, mamy też projekt, nad którym już pracowaliśmy. Po otwarciu widzimy, że jest to wideo, które CapCut zaimplementował tutaj, żeby było to wideo po prostu testowe. Tylko tyle i aż tyle, czyli jeden klip, na którym możemy testować różne efekty. Na przykład tutaj jest jeden z nich, a to, na co zwracam uwagę w tym edytorze, to także możliwość dostosowania tej przestrzeni do siebie. Łapiąc, możemy te wszystkie okna tutaj ustawić tak, jakbyśmy chcieli. Czy chcemy mieć większy podgląd, czy może trochę mniejszy i mamy więcej rzeczy tutaj na timeline'ie. To wszystko możemy tutaj oczywiście jak najbardziej sobie zaaranżować. Menu jest dość typowe, czyli możemy zaimportować coś, możemy zaimportować także swoje presety, jeśli mamy presety, czyli chodzi tutaj po prostu o ustawienia konkretnych rzeczy. Tutaj mamy dostęp do różnych naszych rzeczy, które robiliśmy być może wcześniej. To są też animacje poklatkowe, które, a tak naprawdę zdjęcia, które chciałem wykorzystać w stworzeniu animacji poklatkowej wcześniej, w tym właśnie programie. Co ciekawe, było to na telefonie komórkowym, także widać, że tutaj w naszej bibliotece zbiera się to ze wszystkich mediów, na których pracujemy. Audio, tutaj kolejne dostępne opcje, opcje pro, jeśli chodzi o muzykę, efekty dźwiękowe, czyli na przykład drumroll to będzie werbel. Możemy też extract audio, czyli po prostu wziąć i zaimportować tutaj jakieś wideo i wziąć z niego samo audio. Jeśli chodzi o tekst, możemy dodawać tutaj do naszego wideo jakiś tekst i potem go oczywiście edytować, żebyśmy wiedzieli,
co tam ma być, jak to ma wszystko wyglądać. Tekst pojawia się jako kolejna rzecz i możemy go po prostu tutaj oczywiście w jakiś sposób kopiować, deaktywować, usunąć, a tutaj mamy coś, co możemy wpisać, czym to ma być. Sam edytor tutaj na timeline, czyli na naszej osi czasu, wygląda tak jak w wielu różnych innych edytorach i możemy tutaj może nieco taką lepszą, plastyczną łatwością zarządzać tym wszystkim, co tutaj jest, przenosić wszystko tak, jakbyśmy chcieli. O, no i tutaj mamy teraz coś takiego. Idąc dalej, to oczywiście naklejki, rzecz bardzo TikTokowa i cała ich biblioteka, efekty, jeden z nich widzicie o tutaj. Te efekty są oczywiście niektóre bezpłatne, a niektóre są płatne. Przejścia, czyli to, jak chcielibyśmy, żeby łączyły się dane sceny i podobnie mamy tutaj opcje, z których musimy wybierać te bezpłatne. Captions to są napisy, czyli to, w jakiej wersji językowej to będziemy robić na telefonie komórkowym za chwilę. Filtry, czyli to, jak możemy zniekształcić w jakiś sposób to. No i możemy tutaj też różnymi bawić się, jeśli przyciągniemy to na naszą oś czasu, to możemy tutaj dodawać różne dotyczące koloru na przykład, czy tego, jak mają te wszystkie wykresy tutaj się zachowywać. Opcji jest dużo i to jest bardzo na skróty to, co teraz robimy, niemniej chciałem, żebyście zobaczyli, jak to wszystko może wyglądać i jak bardzo jest łatwe, plastyczne i jak możemy tym wszystkim zarządzać. Eksportować możemy oczywiście tutaj i tak jak w przypadku Canva, jeśli mamy jakiś płatny element, to wyskoczy nam to tutaj przed tym, jeszcze zanim się to wszystko wyeksportuje, więc musimy usunąć ten element i potem przejść do eksportu, a tutaj ustawiamy wszystko to, jak ma to wyglądać. Możemy też zrobić sobie na przykład GIF-a. A teraz już wskakujemy do telefonu komórkowego i tam przygotujemy nasz projekt od podstaw. Myślę, że teraz śmiało możemy zająć się tym, co możemy zrobić na telefonie. CapCut skrojony jest tak naprawdę pod szybki, dynamiczny montaż. Możemy szybko na kolanie zmontować, wracając z jakiejś wycieczki autobusem, to, co tam widzieliśmy. I na pewno kojarzą Państwo też to, co pojawia się na końcu z różnych TikTokowych filmików. To właśnie, jeśli chodzi o CapCut, to jest jego znak i dowód na to, że zostało to wykorzystane w tej aplikacji. Jeśli chodzi o nasz pomysł, bo myślę, że to jest najważniejsze, no to najlepiej na początku mieć nakręcone już odpowiednie ujęcia. Tych ujęć warto mieć też więcej niż nam się wydaje, że wystarczy. No i potem możemy przystąpić do pracy. Aplikację CapCut pobieramy bezpłatnie ze sklepu Google albo ze sklepu Apple. Po otwarciu CapCutu dostajemy możliwość powiązania naszego konta z TikTokiem. Nie musimy tego oczywiście robić. Potem możemy wskoczyć w nowy projekt albo projekt, który zrobiliśmy wcześniej. W nowym projekcie możemy ustawić to, ile chcemy udostępnić materiałów. Ja wybrałem tutaj dwa wideoklipy, także teraz je wybierzemy. Kolejność dodawania ma znaczenie, bo w tej właśnie kolejności pojawią się one na osi czasu. To jest oś czasu, bardzo podobna, przesuwana palcem. No i zobaczmy, jak wygląda ten film. Tutaj pojawia się podkładka, pojawia się kubek i pojawia się w nim kawa. To, co chcę zrobić, to usunąć te momenty, kiedy pojawia się moja ręka. Tak, żebyśmy mieli tutaj coś w rodzaju animacji poklatkowej, że pojawia się podkładka, pojawia się kubek i to tyle. Film tniemy używając ikony podział na dole ekranu. Klikamy ją i potem już mamy pocięty ten film. Żeby usunąć klip, wystarczy go zaznaczyć, czyli kliknąć na niego. Wtedy widzimy takie białe podświetlenie i możemy korzystać wtedy z opcji usuń, która także pojawia się na dole ekranu. Teraz widzimy przesuwające, jak ten film wygląda. Tutaj wystarczy nam, że jeszcze troszkę wytniemy i przechodzimy do drugiego klipu, który jest automatycznie za tym. Tutaj ręce na klawiaturze, także mała opowieść. Najpierw pojawia się kawa, a potem można pracować. Usuwamy pierwszą część, no i możemy skorzystać też tutaj z niezamierzonego efektu, czyli przewracającego się w ten sposób właśnie przewracającego się statywu. Tniemy, usuwamy i na końcu mamy jeszcze opcję dodania napisu, do której zaraz przejdziemy. No i chciałbym dodać efekt do tego właśnie klipu. Efekt przyspieszenia wymaga pozwolenia na to, żeby CapCut przesyłał swoje media na nasz serwer.
No i w ten sposób możemy to zrobić. Jak widzimy, duże jest nastawienie tutaj na opcje pro, ale są też opcje bezpłatne, z których możemy skorzystać i tak właśnie w tej chwili zrobimy. Musimy też zezwolić na generowanie bitów, czyli tych fragmentów, no i potem musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość. To, co warto mieć na uwadze w tym momencie, to także to, żeby mieć miejsce na telefonie, żeby te filmy wszystkie mogły tam się znajdować. Dodanie muzyki bardzo proste, tutaj również kilka opcji bezpłatnych. Wybierzemy tę muzykę, żebyśmy mogli za chwilę cieszyć się w pełni skończonym produktem. Ona dodała się nie w tym miejscu, w którym chcemy. No i tutaj ta plastyczność CapCuta, o której mówiłem wcześniej, również wchodzi w grę. Używając dwóch palców, tak jakbyśmy chcieli powiększyć albo oddalić mapę, może mieć wpływ na widok tego, co widzimy właśnie na naszej osi czasu. Jeśli chcemy przesunąć dany klip, musimy go tak zbliżamy, tak oddalamy, o to chodziło. Zaznaczamy klip i trzymając cały czas palec na tym klipie, możemy go przesunąć i dopasować do tej ścieżki. Możemy też dodać oczywiście okładkę, wyciszyć dźwięk klipu, no i dźwięk także przycinamy w ten sam sposób, używając narzędzia podział na dole ekranu. Usuwamy tę część, no i mamy już prawie skończony klip. Zobaczmy, jak to wygląda. Efekt zamierzony osiągnięty. No i tutaj powinien pojawić się efekt, ale go nie ma. Także musimy go dodać jeszcze raz. To jest dobra końcówka i tutaj możemy jeszcze wyedytować ten tekst. Dziękujemy. O. I taka wiadomość na koniec. Możemy tam dodać oczywiście adres strony albo cokolwiek innego. Tutaj mam oczywiście na dole kolejne opcje, takie jak efekty dźwiękowe. Możemy też dograć teraz głos. Wystarczy oczywiście zezwolić CapCutowi na dostęp do mikrofonu, nagrać ścieżkę i potem ten głos, który nagramy, on właśnie nagrywa się, tak jak widzimy ten film, możemy tutaj dograć coś o kawie. To oczywiście też zostało tutaj wcześniej zrobione. No i po prostu możemy jeszcze ten głos na dodatek ulepszyć albo dodać jakieś efekty dźwiękowe. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli chcemy dodać napisy, to niestety jest opcja Pro. Bardzo prosta i bardzo intuicyjna, ale mamy też no, jeden kredyt do zużycia, ale żeby potem wygenerować ten film i go wyeksportować, no to wówczas niestety trzeba wejść po prostu na wyższy plan. Generowanie podpisów jest szybkie, jest trafne. Tutaj, tak jak zostało to nagrane, jest fragment o kawie. Kawa, kiedy się pojawia, można spokojnie przystąpić do pracy. Trochę za długi na końcu, no ale tak to właśnie wygląda. No i chcąc eksportować, dostajemy właśnie takie powiadomienie jak wcześniej, czyli że korzystamy z funkcji premium i niestety musimy tutaj wziąć niestety poprawkę i nasz projekt nie do końca będzie wyglądał tak, jak chcemy. Także to jest bardzo istotne, no i trudno się dziwić, że CapCut tutaj chce monetyzować to właśnie, co ma. A ma dużo, jak zobaczyliśmy, jest to wszystko bardzo proste. Teraz usuniemy ten głos lektora, usuniemy podpisy. Nadal ta funkcja premium jest, więc tutaj musimy jeszcze usunąć stąd i teraz ten eksport powinien odbyć się bez żadnych problemów. CapCut eksportuje, jest to bardzo szybkie, ale też film jest bardzo krótki. Dostajemy mały podgląd, no i oczywiście z tego miejsca możemy też udostępnić na TikToku albo innych mediach społecznościowych, albo po prostu pobrać link i komuś wysłać. To tyle, jeśli chodzi o krótkie wprowadzenie do programu CapCut, programu, dzięki któremu mogą Państwo przygotować samodzielnie, zupełnie samodzielnie, rolki i krótkie filmy. Także to tyle. Proszę podjąć, pamiętając o tym, o czym mówiliśmy na początku, świadomą decyzję, czy warto korzystać z tego i w jakim wymiarze. Oczywiście odsyłamy Państwa jeszcze do darmowego, bezpłatnego kursu, który dostępny jest na naszej platformie e-learningowej, a tam Olimpia Jęczek też mówi o CapCutie i o innych narzędziach, a cały kurs dotyczy tego, jak można tworzyć wideo do mediów społecznościowych. Dziękuję za uwagę. Polecają się również Państwu inne nasze materiały na kanale YouTube i podcasty. Dziękuję, do usłyszenia.